Dorota Sowa, witam serdecznie. Dzisiaj będzie trochę Afryki, nieco prehistorii, szczypta tradycji lasowiackiej, a do tego anioły, artyści, konie, rowery i nowoczesna infrastruktura. Taką wielowymiarową mieszankę możemy znaleźć w gminie Kolbuszowa. Poznajmy te wyjątkowe tereny położone na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej. Kolbuszowa jest gminą miejsko-wiejską. Na ponad 170 km2, w 14 sołectwach mieszka ponad 24 tysiące osób, niemal 1/3 w samym mieście. Kolbuszowa leży nad rzeką Nil. Nil to najdłuższa rzeka w Afryce i chyba jedna z najbardziej znanych. Ale skąd się wziął Nil w Kolbuszowej? Otóż kiedyś ten mały potoczek nazywany był Trześnia. Potem w XVI wieku wybudowano tutaj młyn i rzekę zaczęto nazywać Młynówką. Okazuje się, że błąd popełnił austriacki kartograf, który wpisał w mapach błędną nazwę i zaczęto ją odczytywać jako Nil. I tak już zostało do dzisiaj, ku zadowoleniu mieszkańców tej gminy. Okazuje się, że ta mała rzeczka bardzo często próbuje dorównać swojej imienniczce i zalewa okolice. Skoro miasto nad Nilem, to muszą być też krokodyle. Ten w centrum miasta prawdopodobnie przynosi szczęście. Wystarczy potrzeć jego nos. Sprawdźmy. Krokodyle są ciekawą atrakcją zachęcającą turystów do zwiedzania miasta nad Nilem. Powoli stają się znakiem rozpoznawczym Kolbuszowej. W waszej gminie przybywa takich miejsc jak to, czyli miejsc, gdzie można przyjść, odpocząć. Czy chodzi o to, żeby przyciągnąć mieszkańców także innych większych miast tutaj, jak Rzeszowa? Tak, no staramy się, żeby nasze miasto stawało się coraz bardziej atrakcyjne, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także dla mieszkańców Podkarpacia i Polski. Mamy tutaj piękny skansen, który przyciąga turystów z całej Polski. Chcemy, żeby turyści nie tylko ograniczali swój pobyt, swoją wizytę do skansenu, ale także zwiedzali nasze miasto. Stąd też te bulwary są takim kolejnym akcentem poprawiającym atrakcyjność naszego miasta. Jest jeszcze jeden taki punkt, który tworzycie. Tak, powstaje na działce o powierzchni 2,5 hektarów Park Niepodległości na nowym osiedlu. Posadziliśmy w ubiegłym roku ponad 22 tysiące sztuk różnego rodzaju nasadzeń. To są drzewa wysokie, to jest zieleń niska, to są kwiaty, to są byliny, to są oczka wodne. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzą alejki spacerowe o różnych nawierzchniach. Do tego mamy architektura, place zabaw, siłownia. Nowością w skansenie jest osada leśna, a w niej między innymi wyłuszczarnia szyszek i suszarnia runa leśnego. Gdybyśmy się chcieli przenieść w czasie tak 150-200 lat wstecz na tereny północnej części województwa podkarpackiego, gdzie mieszkali rzeszowiacy i lasowiacy, to warto wybrać się tu, do skansenu w Kolbuszowej. Tu można zanurzyć się w historię ówczesnych mieszkańców tych ziem, poznać intrygujący świat, którego już nie ma. Tradycja dawnych mieszkańców tych terenów, lasowiaków i rzeszowiaków, kultywowana jest też przez zespoły folklorystyczne. Dzień dobry, witam najlepszą kapelę w Polsce. Dzień dobry, pani redaktor.
Jak przyjęliście tą nagrodę? Dużo pracowaliście na pewno, żeby... No to jest pierwszy raz takie zaskoczenie dla nas. No bo no, z satysfakcją my przyjęli, bo jak najbardziej taka nagroda, no to jest największa ze wszystkich nagród w Kazimierzu na festiwalu. To jest ten Baszta tak zwana. To już większa od pierwszej, to już jest najlepsza kapela niby w Polsce na ten rok bieżący. W tym roku, bo to co roku są festiwale. Czy cieszy fakt, że macie już następców, bo wykształciliście sobie młodych? No na pewno cieszy, bo to już ten zawód tradycyjny już przeważnie ulega już modyfikowaniu, bo dzisiaj już te zespoły folkowe zastępują, oryginalności już nie ma takiej typowej. To my jeszcze staramy się ten oryginalny zapis, rys melodii utrzymać. To. Zagracie coś dla nas? No najbardziej. To bardzo proszę. Festiwalem żywej muzyki. Promujemy tą muzykę Podkarpacia w całej Polsce i okazuje się, że ona wcale nie jest tak dobrze znana. Gdy się ją pokaże właśnie na takim festiwalu w Kazimierzu, czy zaprezentuje gdzieś indziej, to się okazuje, że ludzie otwierają usta ze zdziwienia, że tutaj ten folklor się zachował, że są tacy muzykanci jak Kazimierz Marcinek. Jestem ja Mazur, bardzo bogaty, świcą się na mnie prześliczne szaty i koszulka drelichowo, jedna staro, drugo nowo, i tu dana, dratwia mi syto. Ale Kolbuszowa to nie tylko tradycja i folklor. Gmina ma też inne oblicze, to nowoczesne. Przykładem jest wielofunkcyjne centrum przesiadkowe. Ale macie także wreszcie wyjątkowy dworzec wielofunkcyjny. Czy możecie się już w tej chwili pochwalić i kolej aglomeracyjną? Tak, bardzo się cieszymy. To było bardzo trudne wyzwanie. Mieści się tam nie tylko poczekalnia dla podróżnych, długoterminowa, krótkoterminowa, ale także jest, o czym marzyli mieszkańcy, młodzież szczególnie, jest świetlica dla młodzieży. Kolbuszowa ma teraz piękny, nowoczesny, wielofunkcyjny dworzec kolejowy. Ale droga do tego wcale nie była łatwa. To 150 lat walki o szyny. I taki tytuł nosi wystawa poświęcona tutejszemu kolejnictwu. Warto zobaczyć. W zabytkowej synagodze prezentowana jest także jubileuszowa wystawa prac Janusza Skowrona. Prezentuje się tutaj pracę krajanina swojego, który mieszka już dawno, od 30 lat nie mieszka tutaj, natomiast promuje ten region za granicą w Stanach Zjednoczonych. Jak doszło do tej wystawy? Obchodzi 45-lecie pracy artystycznej. No i ten jubileusz praktycznie pokazuje w trzech miejscach. W Starachowicach, bo tam przez kilka lat mieszkał, w Lublinie, bo tam studiował, no i w Kolbuszowej, tutaj w miejscu, gdzie wszystko się praktycznie zaczęło. Sporo prac, rysunki, malarstwo, grafika. Które z nich są takie najcenniejsze? Pan Janusz Skowron jest grafikiem. Tutaj w tych wszystkich pracach widać ten jego warsztat graficzny, bo jest bardzo dobrze zaznaczona forma w tych obrazach. No i oczywiście kolor, którym zawsze podkreśla, że jest w jego twórczości bardzo ważny. Widzę, że tutaj na wystawie wyróżniona jest praca zatytułowana Wojna bodajże. Tak, praca bardzo aktualna w tej chwili, co się u nas dzieje w Europie, ale też praca dedykowana właśnie temu i wyłącznie temu miejscu, ponieważ
To jest praca dedykowana w hołdzie wszystkim Żydom, którzy zginęli tutaj w czasie II wojny światowej. Jakie inwestycje przygotowaliście dla samych mieszkańców, dla młodzieży, starszych osób, osób niepełnosprawnych? Tak, od wielu już lat wpisujemy się w rządowy program wsparcia rodziny. Są to różne programy, korzystamy z programu Senior Plus, ale także skorzystaliśmy ze środków unijnych w ramach rewitalizacji. I ten obiekt, który z tyłu na końcu bulwaru się znajduje, to jest dzienny dom seniora, w którym znajduje miejsce 30 seniorów. Dobry. O, widzę, że pan ma znakomitą kondycję. No, chodzę, staram się, żeby chodzić, żeby ćwiczyć chody. Spełnił ten dom pobytu seniorów oczekiwania wasze, bo to jest świeżo otwarte. To jest świeżo otwarte i powiem pani, że bardzo dobrze jest, spełnia nasze oczekiwania, bo tutaj czujemy się potrzebni, integrujemy się między sobą, rozmawiamy. W gminie powstało także wyjątkowe miejsce wypoczynku dla najmłodszych i ich rodzin, które przyciąga, zwłaszcza w okresie wakacji, setki osób z całego Podkarpacia. Piraci, Indianie, Rzymianie, do tego dinozaury, dużo wody, zabawy, to wygląda jak wprost z dziecięcych marzeń. Czy to było powodem, takie dziecięca fascynacja, powodem tego, że ten park tutaj powstał? Jak najbardziej. Chcemy w ten sposób zrealizować raz, że nasze marzenia, a przy okazji marzenia dzieciaków, które od razu dzięki temu parku historycznemu jest zabawa i nauka w jednym tak naprawdę, bo dzieci poznają wszystkie postacie historyczne, a przy okazji mogą dzięki temu się pobawić. Są tutaj trzy strefy. My jesteśmy akurat w strefie historycznej. Dinozaur naturalnych rozmiarów? Tak jest, jak najbardziej. Naturalne 1:1. Takie dinozaury, jakie chodziły po naszych polskich terenach między innymi, też tutaj się na naszym parku znajdują. Tutaj akurat widzimy T-Rexa 13-metrowego tak naprawdę. Zainwestował pan na rodzinnej ziemi i korzystał pan z unijnych środków? Tak, jak najbardziej. Tereny, które tutaj były, no to otrzymaliśmy od rodziców i stwierdziliśmy, że musimy tutaj coś zrobić. Tereny gminy sprzyjają wyzwaniom artystycznym, także bardzo nietypowym. Taka butelka PET w środowisku może rozkładać się od 100 do nawet 1000 lat, ale dla artystki z Kolbuszowej to jest ważny surowiec. Sprawdźmy, co można wyczarować z tego wyjątkowo paskudnego odpadu. Dzień dobry. Aż trudno uwierzyć, że taka piękna anielica powstała ze zwykłej butelki PET, ale proces tworzenia pokazuje, że to prawda. Fajne jest stworzenie właśnie czegoś już z istniejących, niepotrzebnych rzeczy. Dlatego ja wykorzystuję właśnie ten butelki PET, do tego materiały przywożą mi znajomi albo kupuję w second handach. I uważam, że można coś fajnego z tego zrobić. Dlaczego właśnie anielice, czyli piękne kobiety ze skrzydłami? Anielica jest kobietą, a ja bardzo lubię tworzyć postacie kobiece, ponieważ kobieta jest piękna. I kobieta wykorzystuje też starą biżuterię. A kobiety, jak wiadomo, bardzo lubią biżuterię. Czym jeszcze pani się zajmuje? Uwielbiam metal, drut, szkło. Przygotowuję się, już zrobiłam parę wypałów, ale przygotowuję się do fuzingu, czyli przetopu szkła. To będzie mój taki
następny taki artystyczny promyk dla mnie. W jakim kierunku gmina chce się w tej chwili rozwijać? My jesteśmy pomiędzy dużymi ośrodkami gospodarczymi, bo Rzeszów i Mielec, więc trudno nam konkurować z tymi ośrodkami. Niemniej jednak też przygotowaliśmy ponad 35 hektarów terenu inwestycyjnych, które są zainwestowywane, ale chcemy przede wszystkim tworzyć tutaj dobre warunki do zamieszkania, do osiedlania się, żeby nas było więcej w Kolbuszowie. Wiele gleb nadaje się tylko na pastwiska. Wykorzystuje to Sławomir Bogacz, który we wsi Świerczów prowadzi hodowlę bydła mięsnego. Co zmieniło się w waszym gospodarstwie w momencie, kiedy syn przejął? Czy jakieś nowości zostały wprowadzone? Syn zdopingował nas do tego, żebyśmy po prostu zainwestowali w to gospodarstwo. Dużo rzeczy jeszcze mamy do zrobienia, więc to myślę, że limuzena, więc te krówki, które tu widzimy, to jest dopiero początek tego wszystkiego, co mamy w zamiarze. Limuzena dlatego, że jest to bydło mięsne, opłacalne jest w tej chwili? Jest to rasa mięsna, bardzo dobra rasa, bo jest to jedna z takich pierwotnych ras, można powiedzieć, może nie całkiem pierwotnych, ale jest to rasa bardzo odporna na choroby. A więc bardzo dobrze czuję się na wypasie. Nie przeszkadzają temperatury, nie przeszkadzają jej za bardzo, nie wiem, burze, które tutaj nadchodzą. Bardzo ładnie bronią na przykład swoich cielon przed jakimiś intruzami, typu psami i takimi rzeczami. Cielęta mają małe, bardzo fajnie się cielą. Mało jest upadków przy wycieleniu, nie chorują. Super, na razie jestem bardzo zadowoleni. Czy korzystacie z dotacji unijnych, chociażby z programów proponowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, chociażby dotyczące na przykład dobrostanu zwierząt? Jak najbardziej skorzystaliśmy z dobrostanu zwierząt, a więc w związku z tym, że tutaj widzimy na tym, to są mamki i cielaki. Cielaki zdojają po prostu te krówki, a więc są dojone naturalnie można. I na wypasie, więc tam są wymogi, żeby były na wypasie i one są na wypasie od 1 maja do końca października. Jeżeli pozwala na to pogoda czy sytuacja, która jest na łące. W tym momencie jest susza, ale jest ok. Na razie sobie radzimy. Jest tutaj paręnaście hektarów, które po prostu wypasamy. Także przechodzą z kwatery na kwaterę. Dokarmiane mają siano, tutaj mają sól. Ewentualnie dokarmiamy ich sianokiszonką, jeżeli taka jest potrzeba. Także żyją sobie dobrze. Ile sztuk w tej chwili? No, w sumie wszystkich matek mamy teraz około 20 sztuk. No, w tym momencie obrabiamy około 100 hektarów. Łąk mamy około 40 hektarów. Część mamy dzierżawione, część mamy własnych. Uprawiamy równie zboża, które wykorzystujemy jako pasze. Myślę, że łąki, a więc zbieramy siano kiszonkę. Oprócz krów macie też konie bardzo ciekawej rasy. Tak, mamy American Penthorse, które próbujemy teraz hodować. W tym momencie mamy dwie klacze, które się wyźrebiły, mamy małe źrebaczki. Jak będzie się dalej układać hodowla tych koni, zobaczymy w przyszłości. Wszyscy oczekujemy zdrowej żywności, a nie ma zdrowej żywności bez szczęśliwych zwierząt. W tym kierunku ARiN ma pewne propozycje dla rolników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, program rozwoju obszarów wiejskich 3 lata temu został rozszerzony o dodatkowe nowe działanie – dobrostan zwierząt. Celem tego działania jest zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji zwierzęcej w podwyższonych warunkach, przetrzymywania zwierząt w gospodarstwie innych niż do tej pory obowiązujące przepisy. W ramach tego działania mamy do wyboru 3 pakiety. Dobrostan krów mlecznych oraz krów mamek, dobrostan świń, a dokładnie loch i tuczników oraz dobrostan owiec.
do wszystkich tych zwierząt rolnicy mogą starać się o dopłatę do zwiększonej powierzchni w budynkach o co najmniej 20% w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Dodatkowo jeszcze na przykład do krów mlecznych można ubiegać się o wsparcie do wypasu. Jeżeli rolnik zadeklaruje, że będzie wypasał krowy bez uwięzi co najmniej przez 120 dni w okresie wegetacji. Dodatkowo jeszcze przy krowach mamkach, oprócz zwiększonej powierzchni, może starać się również o płatność do wypasu, jeżeli będzie wypasał przez 140 dni w okresie wegetacji i bez uwięzi. W zeszłym roku w ramach dobrostanu zwierząt na rzecz podkarpackich rolników wypłaciliśmy ponad 6 milionów złotych. W tym roku o tą płatność ubiega się ponad 2400 rolników. W nowym planie strategicznym na lata 2023-2027 dobrostan zwierząt ma zostać rozszerzony o dodatkowe nowe gatunki. Rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłatę do kur, niosek, brojlerów, indyków, a także koni oraz kóz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Widzę, że firma bardzo się rozrosła. Czy to też dzięki unijnym dotacjom? Po części tak. To finansowanie nam pomogło stworzyć taką wypożyczalnię i też centrum testowe rowerów elektrycznych i zwykłych, takich, które ludzie testują przed zakupem roweru, a również wypożyczają na jakieś wyjazdy w góry i na jakieś przejażdżki takie, nie wiem, lokalnie tutaj w naszych terenach. Jak duże środki udało się uzyskać? 170 tysięcy złotych na wypożyczalnię, plus nasz wkład. I z tego sfinansowaliśmy taką grupę rowerów, głównie elektrycznych, bo tutaj jest największe zainteresowanie jakby testowaniem, wypożyczaniem tego. No i też część rowerów takich trochę bardziej wyczynowych dla osób, które chciałyby wytestować to przed zakupem. Skoro centrum testowe, to można wypróbować ten tak, rowerek? Tak, jak najbardziej. Można wypróbować, bardzo proszę. Dobrze, wysokość dobra dla mnie? Tak, zaraz sprawdzimy. Myślę, że jest blisko tego. Okej, dobra, bardzo proszę. Nie jeździłam lata. Proszę spróbować zaraz. Konie są bardzo inteligentne, silne, a teraz angielscy naukowcy udowadniają, że potrafią odczytywać nasze uczucia i zamiary i zapamiętują je. Jest takie twierdzenie, że jeżeli koń patrzy na nas prawą stroną, prawym okiem, za które odpowiada lewa półkula mózgu, oznacza to, że odczuwa nasze pozytywne intencje. Jeżeli natomiast odwraca się do nas lewym okiem, to znaczy, że bardzo negatywnie nas odbiera. Czy to prawda? Postaram się zapytać u źródła, u hodowczyni, która na pewno zna te zwierzaki. Co pani sądzi na temat rewelacji naukowców, że konie potrafią odczytywać nasze emocje i reagować na nasze zachowanie, na nasze myśli? To zawsze było wiadomo, to tam z tymi naukowcami jakichś rewelacji nie ma, bo konie bardzo dobrze odczytują, konie bardzo dobrze wiedzą, z kim mają do czynienia. Koni mamy ponad 40 w tym momencie. Hodujemy konie rasy małopolskiej i kuce takie pod siodło dla dzieci, czyli nie takie całkiem malutkie, takie średnie kuce wierzchowe, głównie rasy felińskiej. I to jest taka, mówię, nasza hodowla i wszystkie te konie u nas pracują. Rozwijacie cały czas to miejsce. Udało się pozyskać fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Co zostało tutaj zrobione? Dzięki programowi udało nam się wykonać plac do jazdy konnej, ten, który jest za nami w tle, pięknie, pięknie ogrodzony, z oświetleniem, z drenażem, z odpowiednim podłożem. Oprócz tego udało nam się zakupić profesjonalne przeszkody,
i mobilne boksy. To wszystko nam jest akurat potrzebne do organizacji zawodów. Prowadzicie jazdy już takie profesjonalne, macie hipoterapię, a czy też są jazdy dla takich początkujących, szkółka? Tak, no szkółka jest dziecka, to jest podstawa rekreacji. Dzieci zaczynają u nas od najmniejszego i w zasadzie najbardziej jesteśmy skupieni na takich małych dzieciach, bo myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że mamy największą stawkę kucy, takich kucy do rekreacji tutaj na Podkarpaciu. A dorośli też mogą zacząć? Jak najbardziej. Dużo. Możemy spróbować? Myślę, że tak, jak najbardziej. Miłośnicy jazdy konnej zgodnie twierdzą, że nie ma nic piękniejszego od współpracy jeźdźca i konia. Mam nadzieję, że za chwilę się o tym przekonam, chociaż na pierwszej lekcji to chyba nie jest możliwe. Mam nadzieję, że spotkam się z Państwem za 2 tygodnie. Tym razem w programie odwiedzimy gminę Radymno. Do zobaczenia. Jest świetnie.